39-letni mężczyzna, który ranił swoje 6-letnie dziecko nożem w Dąbrowie Górniczej, a później najprawdopodobniej próbował sobie odebrać życie, prawdopodobnie cierpi na schizofrenię. Jak udało nam się ustalić, mężczyzna zaatakował córkę nożem do tapet. Do zdarzenia doszło na jednym z dąbrowskich osiedli Reden. Mężczyzna po całym zajściu, jak i córka, zostali przewiezieni do szpitala. Córka została poddana operacji. Na chwilę obecną nie zagraża, stan stabilny, nie zagraża nic życiu i zdrowiu. Dalsze czynności prowadzi prokurator rejonowa w Dąbrowie Górniczej, która nadzoruje naszych dąbrowskich śledczych. 39-letni mężczyzna trafił do szpitala w Sosnowcu, z kolei 6-latka do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Z licznymi ranami kłutymi szyi, brzucha, również z ranami powierzchniowymi. Natychmiast trafiła na blok operacyjny, zabieg trwał 4 godziny. Obecnie dziecko jest hospitalizowane na oddziale chirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Niewykluczone, że zanim mężczyzna usłyszy zarzuty, będzie konieczne wydanie opinii przez lekarza psychiatrę.